Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco w naszym kolejnym dniu 30-dniowego wezwania medytacyjnego. Dzisiaj dzień 13. Jeżeli dopiero co dołączyłeś do naszego wezwania lub w jakiś sposób znalazłeś to nagranie, zachęcam Cię do tego, abyś obejrzał dzień 0, w którym opowiadam, skąd w ogóle wziął się ten pomysł i na co warto zwrócić uwagę. Możesz także zapisać się do naszego wezwania. Link znajdziesz tutaj w opisie tego filmu, dzięki czemu będziesz otrzymywać na maila każdego dnia wczesnym porankiem wiadomość z linkiem do aktualnej medytacji. Każda z medytacji, którą tutaj prowadzę podczas tego 30-dniowego wezwania, jest medytacją, która łączy w sobie ogromną potęgę koherencji serca i umysłu. Wszystkie medytacje zawierają się w czasie około 10 minut i każda z nich zawiera w sobie inną afirmację. Czy potrzebujesz cokolwiek wiedzieć, czy potrzebujesz cokolwiek umieć, by przystąpić do tej medytacji? Absolutnie nie. Ta medytacja jest dla każdego. Natomiast potęga i siła transformacji, którą ona daje Tobie już od pierwszego dnia, jest niesamowita. Dlatego zachęcam Cię do tego, aby praktykować te medytacje codziennie, rano, tuż po obudzeniu się. Niech nadają one kierunek Twojemu dniu, emocjom, myślom i działaniu. Dzisiejsza afirmacja, którą dla Ciebie przygotowałam, a którą będziemy wprowadzać podczas tej medytacji, to kocham moje życie. Jeśli jesteś gotowy, to zaczynamy. Usiądź wygodnie. Weź głęboki wdech. I wsłuchaj się w swoje ciało. Pozwól, by z każdym wydechem Twoje ramiona opadały, a Twoje ciało rozluźniało się i odprężało. Pozwól sobie uważnością zanurzyć się w oddech, być jak najbardziej świadomym tego oddechu. Jakże rzadko w ciągu naszego życia pozwalamy sobie świadomie oddychać. Niech zatem te kilka minut pozwoli Ci doświadczyć mocy i potęgi, jaką daje świadomy oddech wprowadzany do ludzkiego ciała. I teraz kilka kolejnych wdechów. Chciałabym, abyś brał je przez długość 4 sekund. Zatrzymywał na 2 i przez kolejne 4 sekundy wydychał powietrze. I spróbuj, by każdy wdech był głębszy i każdy wydech mocniejszy. Spokojny, świadomy, stabilny. Zauważ, jak ten oddech wpływa na Twoje ciało. Jak wprowadza do niego spokój, rozluźnienie i relaks. I następnie przejdź uważnością do centrum swojej głowy. Skup tutaj swoją uwagę.
wprowadź tam kilka świadomych oddechów. I następnie przejdź uważnością do centrum swojego gardła. Z każdym oddechem, skupiając coraz bardziej swoją uwagę w tym miejscu, napełniaj je energią i życiem. I kolejno przenieś swoją świadomość do przestrzeni serca. I wprowadź tutaj życiodajny oddech, życiodajną energię, pozwalając, by z każdym oddechem Twoje serce oczyszczało się i otwierało coraz bardziej. Otwierało na życie i na dzisiejszą afirmację. Kocham moje życie. I pozwól sobie poczuć tą afirmację. Zobacz, jak to jest z nią w przestrzeni Twojego ciała. Jak Ty się z nią czujesz? Jak czujesz się z tymi słowami, kiedy je wypowiadasz? Kocham moje życie. Czy czujesz, że one są z Tobą zgodne? Czy czujesz, że tak właśnie jest? Czy może masz w tym jakąś niezgodę i opór? Jeżeli masz w tym niezgodę, jeżeli czujesz opór bądź blokadę, jeżeli czujesz jakiś dyskomfort, zauważ to i nazwij. W którym miejscu czujesz rozjazd, w którym czujesz dysharmonię? Gdzie chciałbyś, by było lepiej? W jakiej przestrzeni Twojego życia czujesz, że nie do końca mógłbyś to powiedzieć? I w tym miejscu, w tej przestrzeni znajdź choćby jeden maleńki punkt, który uznasz i do którego przyczepisz tą afirmację. Jedną maleńką rzecz. I tam przyczep tą afirmację, skupiając się na tej rzeczy. Powiedz: kocham moje życie. I powoli pozwól, by właśnie w tym miejscu zasiane maleńkie ziarenko zaczęło kiełkować. I pozwól, by ta afirmacja zaczęła rozrastać się z każdym oddechem, który wprowadza coraz więcej do niej energii. Rozpoczynając od malutkiego kawałeczka, niech się rozrasta i pnie w górę, zajmując coraz większe obszary Twojego życia, Twojej przestrzeni. I poczuj, z jaką emocją wchodziłbyś w dzisiejszy dzień, gdyby ta afirmacja była prawdą. Gdybyś przyjął ją za oczywisty fakt.
że oczywiście, że kochasz swoje życie, że oczywiście, że tak jest. To, co byś wtedy czuł, na czym bardziej byś się skoncentrował, gdzie posłałbyś więcej uśmiechu, w czyją stronę, komu dałbyś więcej uczucia i więcej bliskości. I weź głęboki oddech. Po raz ostatni wypowiedz na głos tą afirmację. Kocham moje życie. Niech ona się osadzi w Tobie, w Twoim sercu, nadając kierunek Twojemu dniu, Twojemu działaniu i emocjom, które będziesz dzisiaj czuć. I połóż swoją lewą dłoń na sercu. Podziękuj sobie za kolejny wspaniały dzień, który rozpocząłeś od tej właśnie medytacji. Za siłę swoją, za zaangażowanie i konsekwencje. I kolejnych kilka wdechów. Powoli wróć do siebie, do swojego ciała i do nowego życia, które ta medytacja dzisiejsza będzie rozpoczynała. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście ze mną dzisiaj ponownie o poranku. Dziękuję bardzo, że każdego dnia zapraszacie mnie do swojej przestrzeni. Czuję się niesamowicie wdzięczna za możliwość bycia z Wami i dzielenia się tym, co tak cudowne i wspaniałe zmienia życie na lepsze. Podzielcie się swoimi odczuciami w komentarzach pod tym nagraniem lub jeśli macie ochotę, możecie napisać do mnie wiadomość, opisując, co tak naprawdę zmienia się w Waszym życiu, w Waszej przestrzeni, do jakich zmian dochodzi, do jakich wniosków dochodzicie. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć. Tymczasem życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia i do zobaczenia jutro.